Grajewo, małe miasto na granicy dawnych Prus wschodnich. Żydzi mieszkali tu już na początku XVIII wieku. Zajmowali się rzemiosłem oraz wymianą handlową z pobliskimi Prusami. W 1921 roku stanowili 39% ogółu mieszkańców miasteczka. W listopadzie 1942 roku nastąpiła masowa deportacja do obozu zagłady w Treblince. W XX wieku wybudowano okazałą synagogę. Budowla ta jest jedną z największych budowli miasta. Po wojnie przebudowana mieści kino i miejski ośrodek kultury.